Witajcie kochani, chciałam podzielić się z wami tekstem, jaki przed kilkoma dniami dostałam od siostry. Ona to wrzuciła na tą naszą małą grupę, podzieliła się. I powiem wam, że po raz kolejny Duch Boży mocno w moim sercu przemówił i pokazał mi, że to umieranie dla siebie i to każdego dnia umieranie, nie jakieś dopuszczanie tylko, wiecie co, do pewnych rzeczy Pana Jezusa Chrystusa, czy takie staranie się, żeby być lepszym, bo to jest nie to, co Pan chce robić. Pan chce, żebyśmy całkowicie się poddali i przestali mieć pomysły na swoje życie, na naprawę naszego życia, na naprawę naszych związków, naszych relacji, pracy, wszystkiego, z czym się zmagamy. Tylko tacy, jacy jesteśmy, aby przyjść do Pana i naprawdę z Nim rozmawiać i słuchać to, co Duch Boży mówi. Bo tak się nauczyliśmy, żeby zanosić jakieś utarte, wiecie co, schematy, jakieś modlitwy, jakieś powtarzania, emocje. Do Pana zapominamy, że zanim ta myśl jakakolwiek w nas się pojawi, to On już to wie. Ale On chce prostoty i szczerego serca, nie jakichś, wiecie co, takich utartych schematów, bo nas Bóg jest żywy, prawdziwy. On odpowiada i to odpowiada dużo szybciej niż zadamy pytanie. Ale to grzechy nasze nieprawości, powierzchowność i to wszystko, z czym się zmagamy, oddziela nas od tej wspaniałości. Ja przepraszam za szumy, ale jestem w takich okolicznościach, że mogę podziwiać cudownego Pana, jak On to przepięknie stworzył. Tak przepiękne niebo dzisiaj jest. Jestem nad oceanem, mogę rozkoszować się tą cudowną naturą, którą On w swojej wielkiej łasce stworzył. A ja proszę Cię, Ojcze Święty, o to, żeby Twój Duch otwierał to słowo, które nam przekazałeś przez swoich synów i córki, które wypowiadają się tutaj. Tytuł oryginalny to jest Rozwód i ukryta ręka Boga w cierpieniu. I tekst pochodzi ze strony fivesola.pl. Ja podlinkuję wam ten tekst tutaj. A teraz chcę się podzielić z wami, przeczytać wam, bo nie każdy ma możliwość. Wiele lat temu, kiedy przeszedłem przez rozwód, nie stałem się lepszym chrześcijaninem, cokolwiek to znaczy. Lepszym człowiekiem, ani silniejszą osobą. Ale w pełni zrozumiałem, że sam w sobie jestem niczym. Nie mam nic do zaoferowania Bogu. Nie mam nic, do czego mógłbym się odwołać poza moimi winami i porażkami. Nie mam siły, prawości ani moralnego pochodzenia, by zasłużyć na niebo. Podczas rozwodu Bóg przybliżył mnie do krzyża. Nie chciałem tego, wręcz nienawidziłem, ale Bóg położył go na moich ramionach. Pierścień gwoździ, zasłonę ciemności, pocałunek śmierci. Kiedy zostajemy pozbawieni wszelkiego dobra, za jakie się uważamy i jakie posiadamy, stajemy twarzą w twarz z wewnętrznym złem. Walczymy, zmagamy się, dyszymy, umieramy i stajemy się niczym. Następnie nasz Pan, który stworzył wszystko z niczego, mówi: teraz mam Cię dokładnie tam, gdzie chcę. Jedynym materiałem, z którym Bóg naprawdę pracuje, jest nic, nicość. On sprowadza do zera rzeczy, które są w pierwszym liście do Koryntian 1:28, aby poprzez to nic pokazać nam, że naszym
wszystkim jest ten, który jest źródłem naszego życia, Chrystus Jezus, którego Bóg czyni naszą mądrością i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Otwiera nam oczy, abyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy sami martwi na krzyżu. Jesteśmy częścią korony cierniowej Zbawiciela, który stał się dla nas wszystkim. Umieramy w Nim, a życie powraca do nas. Nie mamy nadziei w nas samych, ale w Nim otrzymujemy nadzieję o kosmicznych proporcjach. Nasza twarz, którą tylko Bóg może kochać, Ojciec miłości, pochyla się ku nam i całuje. Obmywa nas z brudu, podnosi nasze spuszczone oczy. Daje nam swoje własne imię, jesteśmy poślubieni krzyżowi i tam spotykamy oblubieńca naszych dusz. Podobnie jak w przypadku wielu trudności życiowych, dopiero z perspektywy czasu zdajemy sobie sprawę z ukrytej ręki Boga działającej w naszych najgłębszych nieszczęściach. On nie czyni nas silniejszymi, ale czyni nas martwymi, abyśmy mogli prawdziwie żyć w sile, którą On nam daje. Nie czyni nas lepszymi ludźmi, ale ujawnia, jak źli jesteśmy, abyśmy mogli znaleźć w Chrystusie bogactwo dobroci naszego Ojca. Chad Beard. Elizabeth Elliot mówiła, że prawdę o naszym życiu, też i to, kim jesteśmy tak naprawdę, możemy poznać dopiero w momencie, w którym sprawdzimy, jak ważna jest dla nas wdzięczność. Niektórzy z nas niewiele wiedzą o cierpieniu fizycznym, ale znamy rozczarowania, zdrady, straty i rozpacz. Wiemy, co to znaczy mieć gorycz w sercu. Czy naprawdę powinniśmy dziękować Bogu za wszystko? Za śmierć dziecka, za chorobę, za odejście małżonka, za niespełnione nadzieje? Wyjaśnijmy sobie jedną podstawową rzecz. Bóg nie jest przyczyną wszystkiego, co sprawia nam ból. On pozwala, aby to się działo, ponieważ w tym upadłym świecie musimy nauczyć się chodzić przez wiarę. Jednak On nie zostawia nas samych. Towarzyszy nam na każdym kroku. To właśnie największe rozczarowanie dają nam szansę poznania Jego. To w największej ciemności uczymy się trzymać Jego światła. I pamiętaj, że nie ma znaczenia Twój grzech, Twoja porażka, czy też cierpienie, którego doświadczyłeś, cokolwiek. O Twoim chrześcijaństwie i wierności Chrystusowi świadczy to, co zrobisz potem. Jak będzie wyglądać Twoja reakcja? Gdzie będzie Twoje serce? Jakie będzie praktyczne działanie? Zobacz na grzech Dawida popełniony wobec Uriasza i Batrzeby. Ale skup się nie na jego reakcji na napomnienie Natana. To pokazuje, dlaczego Dawid był człowiekiem według serca Pana. Na koniec modlitwa, którą odmówiła Jane Grey, zanim została ścięta w 1554 roku. O miłosierny Boże, bądź dla mnie silną wieżą obronną, pokornie Cię proszę. Daj mi łaskę czekania na Twój czas i cierpliwie znosić, co czynisz w moim życiu. Nie mieć żadnych wątpliwości ani nieufności wobec Twojej dobroci, wobec mnie. Ty bowiem wiesz, co jest dla mnie dobre, lepiej niż ja. Dlatego czyń ze mną wszystko, co chcesz. Uzbrój mnie, tylko błagam, w Twoją zbroję, abym mogła wytrwać, przede wszystkim w to, czego potrzebuję najmocniej, tarczę wiary. Modlę się zawsze, abym mogła oddać się całkowicie Twojej woli, gdyż trwam w Tobie i pocieszam się w kłopotach, które Tobie upodobało się zesłać, wiedząc, że są dla mnie dobre. Jestem przekonana, że wszystko, co robisz, jest dobre. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen.
Ja Was, kochani, zostawiam z tym tekstem i proszę Cię, Duchu Święty, abyś powiał tym ożywczym, cudownym wiatrem, tą wodą życia, która nie jest martwa, ale która się przelewa i ożywia wszystko, bo martwi jesteśmy, marni i potrzebujemy, Panie, Ciebie, żeby żyć. Także tknij na nas swoje życie, Panie. Abyśmy umierając każdego dnia mogli podnosić się i żyć Twoim życiem. Abyśmy mogli doświadczać, nie tylko mówić to, co wiemy, ale doświadczać Ciebie w każdej chwili. W imieniu Twoim, Panie Jezu, amen. Błogosławię Was, kochani. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Niech Wasz Pan Jezus Chrystus we wszystkim wspiera, wspomaga, abyśmy wszyscy spotkali się przed Jego cudownym, wspaniałym tronem, w Jego obecności, w tej miłości, która wszystko przewyższa. Chwała Tobie, Panie Jezu, na wieki.